一生要想得到接近，心境大到变化，活出一个有意义的人生，尽到塑造植物的本分，得接受神的刑罚审判，让神的管教极大不离开，使你脱离撒旦的摆布，脱离撒旦的权势，活在神的光中。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。Bogu dzięki. Śpiewając ten hymn Bożych słów, wzruszam się. Kiedyś żyłem truciznami szatana. Wyróżniaj się, by uczcić przodków. I człowiek zawsze dąży ku górze, a woda płynie w dół. Goniłem za sławą i statusem, oszukiwany przez szatana. Zabiegając o uznanie. To było bolesne życie. Dopiero sąd, karcenie i dyscyplinowanie Bożymi słowami uświadomiły mi, że moja natura jest zepsuta. Pojąłem istotę i konsekwencje pogoni za statusem. Zacząłem się budzić, czułem skruchę. Nie chciałem dłużej tak żyć. Chciałem dążyć do prawdy i zadowolić Boga. Pamiętam, jak w roku 2016 dołączyłem do zespołu twórców hymnów. Przywódca chciał omówić kwestię wyboru lidera. Kiedy to usłyszałem, bardzo się przejąłem i zacząłem rozważać potencjalne kandydatury. Większość członków zespołu była zbyt młoda lub po prostu się nie nadawała. Co innego brat Lee. Omawiał prawdę praktycznie, rozumiał też tę pracę. Poza tym był opanowany. Czułem, że właśnie on zostanie wybrany. Choć moje omówienia też nie były złe, szybko się uczyłem i podłapywałem nowe rzeczy. Ogarniałem też całość. Uznałem, że mam większe szanse niż on. Jednak żaden z nas nie miał w tym doświadczenia. Dopiero zaczęliśmy pracę. Nie znaliśmy się najlepiej. To, czy mnie wybiorą, pozostawało zagadką. Dlatego zasugerowałem przywódcy, by spisał obowiązki każdego z nas i wybrał tymczasowego lidera. Wszyscy się zgodzili. W duchu ucieszyłem się. Obowiązki wypełniałem zawsze dobrze, więc uważałem, że zwycięstwo mam prawie w kieszeni. Na drugi dzień, pewny siebie, poszedłem na zebranie. Ku mojemu zdziwieniu, na stanowisko lidera wybrano brata Lee. Byłem naprawdę rozczarowany, ale powiedziałem z udawaną obojętnością: Bogu dzięki, pracujmy wspólnie, by wypełniać obowiązki. Jednak w środku nie mogłem się z tym pogodzić. Wracając do domu, byłem wyzuty z energii. Nie mogłem tego pojąć. Co brat Lee w sobie miał? Nie mogłem się z tym pogodzić. Czułem, że mam spory talent, który w tej sytuacji zmarnowałby się. Dlatego bardzo chciałem pokazać wszystkim, ile jestem wart. Choć na pozór byłem spokojny i opanowany, po cichu szykowałem się do starcia z bratem Lee. Zająłem się nauką, by zwiększyć swoje szanse pokonania go. Triumfowałem w duchu, wiedząc, że wolno się uczy. Myślałem, nie jesteś taki świetny. Z czasem inni też dostrzegą, kto jest lepszy. Cieszyłem się z każdego jego błędu i mówiłem sobie: wszyscy teraz zobaczą, ile jesteś wart. Gdy brat Lee rozwiązywał problemy innych, zazdrościłem mu. Też miałem tego rodzaju doświadczenie. Gdybym był liderem, też umiałbym to robić. Zwłaszcza, kiedy omawialiśmy pracę. Nieważne, co sugerował brat Lee, za wszelką cenę starałem się powiedzieć coś trafniejszego. Pamiętam, jak na jednym spotkaniu, gdy omawialiśmy pomysły na hymn,
Bradley wyszedł z propozycją. Była świetna. Ale ja pomyślałem, jeśli poprę jego pomysł, wyjdzie na lepszego ode mnie. I wtedy stracę twarz. Dlatego sprzeciwiłem się i zasugerowałem coś innego. Ale grupa i tak przyjęła jego pomysł. To było dla mnie jak policzek. Wszyscy z ożywieniem omawiali jego pomysł, a ja poczułem do niego jeszcze większą niechęć i przestałem go słuchać. Pomyślałem o przeszłości. Byłem liderem zespołu. Patrzono na mnie z podziwem. Ale teraz nie byłem już liderem, a Bradley wypadał lepiej ode mnie. Pożałowałem, że podjąłem się tego obowiązku. Po tym spotkaniu miałem wielki mętlik w głowie, a w duszy prawdziwy mrok. Mój stan nie był właściwy. Pomodliłem się więc i przypomniałem sobie słowa Boga. Zanim was stworzyłem, znałem już nieprawość, która istniała w ludzkich sercach. I znałem oszustwo i nieuczciwość w ludzkich sercach. Zatem, nawet jeśli nie ma śladów nieprawego postępowania ludzi, nadal wiem, że nieprawość, która jest w waszych sercach, przewyższa bogactwo wszystkiego, co stworzyłem. Każdy z was wspiął się na wierzchołek licznych tłumów, by być przodkiem licznych zastępów. Jesteście samowolni i dostajecie szału wśród całego robactwa, szukając miejsca wytchnienia, próbując pożerać robaki mniejsze od was. Jesteście złośliwi i złowrodzy w waszych sercach, bardziej nawet niż te duchy, które opadły na dno morza. Prowadzicie swe życie na dnie gnoju, przeszkadzając wszystkim robakom tak, że nie cieszą się pokojem, walcząc między sobą chwilę, by następnie się uspokoić. Nie znacie własnego statusu, ale nadal walczycie ze sobą w gnoju. Co możecie zyskać na tej walce? Jeśli naprawdę mnie czcicie, jak możecie walczyć między sobą za moimi plecami? Bez względu na status, czyż nadal nie jesteś małym, śmierdzącym robakiem w gnoju? Czy wyrosną ci skrzydła i staniesz się gołębicą na niebie? Słowa Boże obnażyły szpetotę mojej pogoni za rozgłosem i zyskiem. Nowy obowiązek sprawił, że zżerała mnie ambicja. Pragnąłem zrobić coś, by bracia i siostry zaczęli mnie cenić, co wzmocniłoby moją pozycję. Podczas rekrutacji starałem się użyć inteligencji dla własnych korzyści, skłaniając przywódcę, by wybrał lidera w oparciu o wcześniejsze sukcesy. Gdy wybrano brata Lee, ogarnęła mnie zazdrość i pragnąłem z nim rywalizować. Gdy zauważyłem uchybienia w jego pracy, nie dbałem o interesy kościoła, nie chciałem pomóc. Tylko czekałem, aż zostanie usunięty za nieudolność, a ja go zastąpię. Tkwiłem w szatańskim usposobieniu, knułem i szukałem sławy i zysku. Postępowałem nieprzyzwoicie i nierozsądnie. To było odrażające. Gdy to zrozumiałem, byłem na siebie wściekły. Modliłem się, by Bóg sprawił, bym praktykował prawdę i wyzwolił się od szatańskiego usposobienia. Pewnego dnia przeczytałem te Boże słowa. Ty, który wypełniasz obowiązek i pragniesz wejść w rzeczywistość prawdy, powinieneś działać z myślą o korzyściach dla domu Bożego. We wszystkim, czego się podejmujesz, oraz pozbyć się samolubnych pragnień, osobistych zamiarów, pobudek, renomy i statusu. Stawiaj korzyści domu Bożego na pierwszym miejscu. Zrób przynajmniej tyle. Jeśli wypełniając obowiązek nie możesz zrobić nawet tyle, czy w ogóle go wypełniasz? Nie na tym to polega. Boże słowa wskazały mi drogę w wypełnianiu obowiązków. Miałem wyzbyć się pragnienia statusu i sławy. Ponad wszystko inne przedkładać dzieło Kościoła i wypełniać obowiązki, najlepiej jak potrafię. Dopiero wtedy wypełnię obowiązek istoty stworzonej.
Uganiając się za statusem, zaniedbując pracę, nie wypełniałbym obowiązku. Sprzeciwiłbym się Bogu i czynił zło. Później, na jednym z zebrań, otworzyłem się przed braćmi i siostrami i wyjawiłem swoje zepsucie. Nie zareagowali pogardą, a mur dzielący mnie i brata Lee zniknął. Bogu dzięki. Bogu dzięki. Później chętnie dyskutowałem na spotkaniach brata Lee i już więcej nie wyśmiewałem jego niedociągnięć. Służyłem za to radą i wsparciem. A gdy widziałem, jak pomaga innym w rozwiązywaniu problemów, nie czułem już zazdrości. Bo przecież w domu Bożym różnimy się rolami, a nie pozycją. Właśnie. Chciałem współpracować, byśmy dobrze spełniali obowiązki. Gdy zacząłem praktykować tę zasadę, poczułem się znacznie lepiej. A potem ujrzałem Boże błogosławieństwa. Choć nasz zespół miał dotychczas najmniejsze doświadczenie, wkrótce stworzyliśmy pierwszą pieśń w języku hiszpańskim. Wierni dobrze ją przyjęli. Bogu dzięki. Minęło jakieś pół roku i pracowało mi się coraz lepiej. Gdy omawialiśmy pracę, moje pomysły były zwykle akceptowane. Co miesiąc prowadziłem dyskusje na temat pracy w zespole. Zaspokajało to moją potrzebę poklasku. Przywódca powierzył mi też zadanie podkręcenia tempa pracy. Tak dowartościowany, uwierzyłem w to, że wielki ze mnie talent. Później pojawiło się nowe zadanie. I choć to była moja działka, zacząłem sobie kalkulować. Sławy mi to nie przysporzy, zabierze tylko czas. Jeśli się tym zajmę, stracę zainteresowanie innych. Niech to zrobi brat Lee. Ja wykroję sobie niszę w zespole. Wymówiłem się więc od tego zadania i poleciłem brata Lee. Prawda jest taka, że miałem wtedy wyrzuty sumienia, ale pozostałem nieugięty, chcąc bronić swojej pozycji. A brat Lee robił coś, na czym się nie znał. Gdy natrafił na trudności, zniechęcał się, co wpłynęło na jego pracę. Ta informacja nie skłoniła mnie do refleksji. Brat Lee często nie mógł uczestniczyć w pracach zespołu, tak więc większość spraw zostało przydzielonych mnie. W efekcie moje pragnienie poklasku znacznie wzrosło. W pracy braci i sióstr zauważyłem pewne braki, które spowalniały postępy. Niepokoiło mnie to. Nadzorowałem tę pracę i gdyby coś poszło nie tak, co pomyślałby przywódca? Czy nie uznałby mnie za niekompetentnego? Nie mogłem się opanować i zacząłem karcić ludzi. Tak spełniacie obowiązki? Spróbujcie się skupić i unikajcie błędów. W końcu naprawdę wszystkich steroryzowałem. Innym razem musiałem wyjechać na kilka dni i jedna z sióstr bez konsultacji ze mną sporządziła plan pracy. Bardzo mnie to rozgniewało. Pomyślałem, tego już za wiele. Nie masz dla mnie za grosz szacunku. Zrobiłem jej wtedy awanturę. Tymczasem w zespole zaczęły się pojawiać problemy. Moje pomysły nie były realizowane. Znajdowano w nich jakieś błędy. Odebrałem to jako afront i rozgniewałem się. Skoro wszyscy macie inne zdanie w tej kwestii, możecie to robić po swojemu. A kiedy coś pójdzie nie tak, wy będziecie odpowiadać. Gdy to powiedziałem, wpadłem w panikę i zacząłem robić sobie wymówki. Pomyślałem, że mam aroganckie usposobienie i tracę cierpliwość do ludzi. Co Bóg na to? Ale potem pomyślałem, robię to przez wzgląd na obowiązek. Każdy czasem ujawnia zepsucie. Tak naprawdę nie zastanowiłem się nad sobą. Nazajutrz, grając w kosza, zwichnąłem kostkę. Spuchła jak balon i bardzo bolała. Nie mogłem chodzić ani wykonywać obowiązku. Zrozumiałem, że w ten sposób Bóg chce mnie zdyscyplinować. I skłoniło mnie to do refleksji. Goniłem za poklaskiem, byłem arogancki i karciłem ludzi.
Sceny te widziałem przed oczyma, jak na filmie. Wyrzucałem sobie. Czemu się nie zmieniłem? Czemu wciąż buntuję się przeciw Bogu? Niedługo później kilkoro wiernych przyszło do mnie porozmawiać o woli Bożej. Odczytali słowa Boga, jakże adekwatne. Jeśli widzą kogoś lepszego od siebie, starają się go stłamsić, rozpuszczając plotki, lub wykorzystując drastyczne środki, by inni go nie podziwiali i by nikt nie był lepszy od pozostałych. Jest to więc usposobienie aroganckie i samowolne, nieuczciwe, zakłamane i obłudne. Tacy ludzie nie cofną się przed niczym. Żyją tak, a mimo to wciąż uważają, że są wspaniałymi, dobrymi ludźmi. Czy jednak mają bogobojne serca? Z perspektywy natury tych spraw, czy tacy ludzie nie robią po prostu tego, co chcą? Czy zważają na dobro Bożej rodziny? Myślą jedynie o własnych uczuciach i pragną osiągnąć własne cele, bez względu na straty Bożej rodziny. Ludzie tacy są aroganccy i obłudni, egoistyczni i podli. Nie mają szacunku dla Bożych zamiarów i bez wątpienia nie mają bogobojnych serc. Dlatego właśnie robią, co im się podoba i postępują bezmyślnie. Bez poczucia winy, bez żadnego wahania, bez żadnych obaw i trosk nie myślą o konsekwencjach. Nie boją się Boga. Sądzą, że są najważniejsi i że w każdym aspekcie przewyższają Boga i przewyższają prawdę. W ich sercach Bóg jest najmniej ważny i nie warty wspomnienia. W ich sercach Bóg w ogóle się nie liczy. Czyż ci, którzy nie mają w sercach Boga i nie okazują Mu czci, osiągnęli wejście w prawdę? Nie. Więc co tak naprawdę robią, krzątając się, tracąc energię? Tacy ludzie twierdzą, że wyrzekli się wszystkiego dla Boga, że wiele wycierpieli. W rzeczywistości jednak korzyść własna jest motywem, zasadą i celem ich działania. Próbują tylko chronić wszystkie swe interesy. Czy ktoś taki nie jest strasznym człowiekiem? Jakim człowiekiem jest ktoś, kto nie oddaje czci Bogu? Czyż nie jest arogantem? Szatanem? Jakie istoty nie oddają czci Bogu? Pomijając zwierzęta, to demony, szatan i ci, którzy rywalizują z Bogiem, nie oddają Mu czci. Te surowe słowa dopiekły mi do żywego. Zrozumiałem, że byłem arogancki, samolubny, podstępny. Nie miałem czci dla Boga. Kiedy niezbędne było współdziałanie, wiedziałem, że byłem do tego stworzony. Jednak chcąc zachować status i reputację, siałem zamęt, utrudniając dzieło Kościoła. Gdy dostrzegłem, że problemy w pracy braci i sióstr opóźniają nas, nie pracowałem razem z nimi, żeby je rozwiązać. Tylko uznałem, że szkodzi mi to i osłabia szansę na wybicie się. Więc wykorzystywałem pozycję, by ich besztać. Oni zaś czuli się steroryzowani i cierpieli. Gdy mieli dla mnie jakieś sugestie, nie przyjmowałem ich. Dąsałem się, unosiłem, wyładowywałem gniew. Nie myślałem o tym, jak to może wpływać na pracę Kościoła. Nie miałem żadnego prawdziwego talentu. Tylko trochę interesowałem się muzyką i miałem zapał. Jednak łaskawy Bóg dał mi tę sposobność, bym mógł robić postępy w mojej pracy i w dążeniu do prawdy. Ale zamiast z niej skorzystać, uganiałem się za statusem. W obowiązkach kierowałem się własnym interesem. Wykorzystywałem innych tylko po to, by się wybić. Brakowało mi człowieczeństwa. Wszystkimi działaniami obrażałem tylko usposobienie Boga. Było to dla Boga odrażające. Przeraziłem się. Poczułem silne wyrzuty sumienia.
Modliłem się do Boga. Boże, zbłądziłem. Nie chcę już z Tobą rywalizować i się buntować. Nie chcę myśleć o własnych korzyściach. Chcę wyrazić skruchę. Potem przeczytałem te słowa Boże. Czymże posługuje się szatan, by kontrolować człowieka? Sławą i zyskiem. Przez sławę i zysk kontroluje myśli człowieka, aż ludzie są w stanie myśleć tylko o tym. Walczą o sławę i zysk, znoszą dla nich trudności, cierpią nawet upokorzenia. Poświęcają wszystko, co mają. Wydadzą dowolny osąd i podejmą każdą decyzję. W ten sposób szatan skuwa ludzi niewidzialnymi kajdanami. Nakłada niewidzialne jarzmo, którego ludzie nie mają siły ani odwagi zrzucić. Dlatego też nieświadomie dźwigają je i z wielkim trudem brną ciągle naprzód. Ze względu na sławę i zysk ludzkość unika Boga i zdradza Go, stając się coraz bardziej niegodziwa. W ten sposób kolejne pokolenia giną pośród zabiegów o szatańską sławę i zysk. Dzięki tym słowom pojąłem nikczemną taktykę i motywację szatana, by posługiwać się rządzą sławy i zysku. To sposób szatana na pętanie i krzywdzenie ludzi, by zdradzili Boga i od Niego odeszli. Tak. Sława i status to narzędzia, którymi szatan wykańcza ludzi. Tak, tak. Od dziecka byłem pod wpływem różnych szatańskich filozofii. Każdy myśli tylko o sobie. Wyróżniaj się, by uczcić przodków. Człowiek dąży ku górze, a woda płynie w dół. Uczyniłem z nich swoje życiowe dewizy. Byłem coraz bardziej arogancki i w każdej grupie walczyłem o opozycję, by inni mnie podziwiali. Nawet jako wyznawca zawsze goniłem za sławą i statusem, bo nie dążyłem do prawdy. Cierpiałem i płaciłem cenę, wypełniając swoje obowiązki, doskonaląc umiejętności. Współzawodniczyłem z innymi, myśląc, że jestem naprawdę kimś. Gdy coś osiągnąłem i z wyniosłą miną karciłem innych. Naprawdę byłem arogancki i zadufany, niepodobny do człowieka. Żyłem wedle szatańskich filozofii, goniłem za sławą i statusem. Raniłem ludzi. Robiłem też inne rzeczy budzące w Bogu odrazę. Moje wykroczenia miały też wpływ na pracę Kościoła. Sława i status wyrządziły mi wiele zła. Racja. Zrozumiałem, że wyróżnianie się, bycie lepszym od innych, jest bez wyjątku błędne. A takie życie prowadzi do dalszego zepsucia i zła, do buntu przeciw Bogu, co sprowadza Jego karę. Tak. Kiedy to sobie uświadomiłem, dotarło do mnie, że uważałem sławę i status za deskę ratunku, której musiałem się trzymać. Jakże byłem ślepy i głupi. Zrozumiałem też, że jest to droga przeciwna do drogi Bożej. Tak. Modliłem się i wyrażałem skruchę. Później, ilekroć myślałem o zabieganiu o te rzeczy podczas pracy, czułem wielki strach, więc modliłem się i odrzucałem cielesność. A braciom i siostrom wyjawiłem wszystko, obnażając zepsucie. Bogu dzięki. Po pewnym czasie nie czułem już takiej potrzeby sławy i statusu. Zacząłem odczuwać wewnętrzny spokój. Gdy Kościół wybierał przywódcę, pragnienie sławy zawładnęło mną po raz kolejny. I rozgorzała we mnie walka. Zagłosować na brata Lee czy na siebie? Nie jestem zbyt dobry w rozwiązywaniu problemów poprzez omawianie prawdy. Ale jeśli on wygra, jak byłbym wtedy postrzegany przez pozostałych wiernych? Zrozumiałem, że znowu dążę do sławy i statusu. A takie myślenie jest odrażające. Modliłem się, przeklinając te swoje myśli. A potem wspomniałem jeszcze inne słowa Boga. Jeśli Twe serce wypełniają myśli o osiąganiu wyższej pozycji albo o tym, co zrobić, by zyskać podziw, to kroczysz złą ścieżką.
W ten sposób służysz szatanowi, pomagasz mu. Jeśli twoje serce wypełniają myśli o tym, jak się zmienić, by urzeczywistniać człowieczeństwo, jeśli postępujesz zgodnie z intencjami Boga, potrafisz Go czcić, okazujesz umiar we wszystkim, co robisz i akceptujesz Jego nadzór. Wtedy twój stan będzie coraz lepszy. Będziesz żył przed obliczem Boga. Tak. Istnieją dwie ścieżki. Jedna kładzie nacisk na zachowanie, spełnianie własnych ambicji, pragnień, zamiarów i planów. To życie przed obliczem szatana i w jego domenie. Druga droga oznacza wypełnianie woli Bożej. Wejście w rzeczywistość prawdy, oddanie się Bogu. Pełne zrozumienie i posłuszeństwo, by oddawać Bogu cześć i należycie wykonywać obowiązki. To znaczy żyć przed obliczem Boga. To prawda. Zrozumiałem dzięki temu, że Bóg patrzy na nasze motywy i cele działania, że to one się liczą. Jeśli pragnę reputacji, statusu i podziwu innych, to jest to wykroczenie przeciw Bogu. Nie dojdę do prawdy i nie udoskonali mnie Bóg. Tak. Chciałem skorygować swoje motywy i bez względu na wynik wyborów chciałem podporządkować się Bogu i dobrze wykonywać pracę. Bogu dzięki. Gdy nadszedł czas głosowania, swój głos oddałem na brata Lee. Ostatecznie to on został przywódcą. A ja pogodziłem się z tym. Mimo porażki nie czułem żadnego żalu. W końcu zacząłem wcielać prawdę w życie i zrzuciłem kajdany sławy i statusu. Bogu dzięki. Praktykując prawdę i przynosząc radość Bogu, zaznałem spokoju. Wiem, że Boży sąd i karcenie są prawdziwym zbawieniem. Bogu dzięki. Bogu dzięki. Tak. Bogu dzięki. Tak.